powiedz mi, co pakujecie jako młodzi do autokaru przed wyjazdem? Na pewno sprzęt piłkarski, narzutki piłki, wody, jakieś leżanki, tam sprzęt od fizjoterapeutów, od kierownika, no po prostu wszystko. A jakbyście czegoś zapomnieli? No to na pewno nie ujdziemy sucho z tym. Powiedz, który to już jest twój obóz z GKS-em? Trzeci bądź czwarty już będzie mój. I jak pamiętasz pierwszy? Było dużo stresu, byłem też dość młody i pamiętam, że, no, że się stresowałem mega, ale wspominam dobrze. Siemka, powiedz, który to już twój obóz w karierze? Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie ci powiedzieć. A taki, który najbardziej pamiętasz? To chyba pierwszy taki w seniorskiej piłce ze strony Olsztyn, gdzie miałem chrzest i było pełno śmiechu. Okej, okay, powiedz, co jako piłkarz już doświadczony zabierasz do podręcznego bagażu? Do podręcznego? Sprzęt piłkarski na pewno i korki, bo to jest najważniejsze. I do sparingu ochraniacza. Powiedz, który to już twój obóz z GKS-em jako kierowca? No, będzie już z 5 ich zaliczonych. A jak pamiętasz pierwszy? Pierwszy był z trenerem szatałowym. Bardzo fajny, ale dokładnie nie pamiętam gdzie, chyba w Ostrowie. Siema. Powiedz, który to twój obóz w karierze? W karierze seniorskiej? Tak, dokładnie. Czwarty? Okej, okay, a jak pamiętasz swój pierwszy? Trzeci. Mój pierwszy, jak wspominam, mój pierwszy był, tak mi się wydaje, z Legią w Dubaju, więc taka troszkę głęboka woda, ale było super, super warunki, super gdzieś tam, nie się powiem warunki, gdzieś tam fajnie się też wkomponowałem. Jeśli chodzi o bramkarzy, bo tam miałem też sporo znajomych, sporo właśnie młodych pojechało, więc że tak powiem nie byłem sam. I bardzo dobrze wspominam ten obóz. Powiedz Kamil, co zabieracie na obóz jako fizjoterapeuci? Siemanko. Wiesz co, ogólnie wszystko tak naprawdę. Jeżeli chodzi o gamę leków, no to ona jest dosyć spora. Mamy całą apteczkę od lekarstw, które są prewencyjne, jakichś rtioskorbinów w połączeniu z lekami przeciwbólowymi, przeciwzakrzepowymi. Również mamy do iniekcji witaminę z grupy B, czyli to właśnie ten lekarstwo miligamę. Dodatkowo całą dużą skrzynię, to potem Państwo też będą wiedzieli, jak ta skrzynia mniej więcej wygląda gabarytowo, suplementów, gdzie tam znajdziemy również i węglowodany, i białko, i kreatyny, naprawdę mnóstwo tego jest, to by długo to zajęło, żeby to wszystko wymieniać, plus oczywiście niezbędne rzeczy do opatrunków, też mamy kobany i tego typu również rzeczy na odciski, różne plastry. No po prostu jest tego mnóstwo mógłbym się tutaj wypowiadać długi okres czasu na ten temat. Machu, co w tych wszystkich walizkach, które pakujecie, się znajduje? Wszystko. Tam jest cały sprzęt potrzebny na obóz. Nawet rzeczy tam widziałem na siłowni, to zabieramy ze sobą, więc na pewno będzie ciężka robota. Trzeba to wszystko spakować po prostu, no jak zawsze. I żeby wszystko było, żeby potem nie było, że czegoś brakuje. Powiedz, który to twój obóz? Teraz to będzie mój trzeci wyjazd. A jak wspominasz pierwszy i który najlepiej? Kurczę, chyba ten ostatni zimowy, taki jeden z lepszych obozów. Bądź też jeszcze poprzedniego roku zimowy, taki jeden z tych lepszych myślę. Czyli mówisz, że zimowe bardziej przypadły ci do gustu? Jakoś tak mi bardziej pasują, bo te zimowe. Dzień dobry.
redukcja wzrostu. Powiedz, który to jest twój obóz i jaki najlepiej wspominasz? Wydaje mi się, że jest to mój szósty obóz w dorosłej piłce. Najlepszy obóz, wspominam swój pierwszy obóz z Wisłą Płock, był to obóz w Warce. Tam też udało mi się przebić do pierwszego zespołu i ten obóz właśnie wspominam najlepiej. Taką anegdotkę, o którą mnie prosiłeś, powiem, że zawsze jeździliśmy nie jak tutaj na dwa autokary, ponieważ zawsze tam zabieraliśmy swój dodatkowy sprzęt i nigdy to się nie pomieściło w jeden autokar duży i zawsze właśnie były te dwa. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.